Nie, to nie jest kanał Ferrariego, to jest kanał ekipy, do której należę, czyli jakbyś nie wiedziała, Hell's House. Ja nie rozumiem. Jestem w teamie Amadeusza, ja teraz jestem, ja jestem ogólnie czyli w teamie Amadeusz Hell's House'u. Nie chce mieć z tobą nic wspólnego, tak? Rozumiem? My mamy normalny kontakt, co ty w ogóle gadasz? Hell's House jest Amadeusza, z tego co ja wiem, tak? Ale nie, nie, Hell's, nie. No nie, oczywiście. Okej, okay, to teraz prawda, mam wiadomość od reżyserki, że możesz puścić ten fragment, że postaramy się, aby było to słyszalne, tylko zrób to jak najgłośniej. Ja muszę podejść z mikrofonem, z tego co dostałem za informację. Jeśli nie przeprosi Moniki oficjalnie, to gwarantuję ci, zrobię ci piekło, kurwa. Mnie już na niczym nie zależy. Jeszcze raz mówię, przyjrzyj się tej mordzie. Przyjrzyj się. To ja, a spermę, to będzie ciągła ta twoja kurwa. Z ust. Poprzez jakiegoś kurwa spermojada, który kurwa zachowuje się kurwa jak szlaf i ubliża mojej koleżance. To nie jest śmieszne. Ja myślę, że wystarczająco jest mocny fragment, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Chciałam dodać, że to nie jest możliwe, żeby Monika tego nie widziała, ponieważ odznaczał ten sam facet Monikę, jak i Amadeusza, także... No oczywiście rozmawiałyśmy o tym z Amadeuszem i... Wspominałam wcześniej, dostałam informację od kogoś znajomego, innej osoby zupełnie, że planowany jest atak na mnie i myślę sobie, co oni kombinują znowu? Ja nie mówię, wiesz, bo ja jestem sama w tym wszystkim, tak? A tu jesteście wy jako federacja, która wspiera Nikitę. Jest Amadeusz, jeszcze jest cała zgraja ludzi i no, nie rozumiem tak naprawdę, co się dzieje. Jest moment, kiedy puszczacie to, co ktoś nagrywał, ale takich wiadomości, jak już wspominałam, jest mnóstwo w internecie, którzy są osoby, które chcą wyjaśnić Nikola za twoje zachowanie. Wiesz, kto, miecze, no, poczekaj, kto mieczem wojuje... On mówi oficjalnie, że on z tobą rozmawiał chwilę wcześniej, kto no to mieczem co wojuje, ten od miecza ginie. Jest mnóstwo osób, które poczuły się dotknięte, w jaki sposób mnie obrażałaś. To, co robiłaś na poprzedniej konferencji. I za chwileczkę ja, mimo że mnie obrażałaś, podałam ci rękę, wyszłam jako pierwsza z ręką, a ty za chwileczkę wbijasz mi nóż w plecy. Obgadujesz mnie, wymyślasz, że ja cię zastraszam. I nie tylko moi znajomi, chociaż jest mnóstwo osób moich znajomych, którzy by zrobili to samo i pisali do mnie bardzo podobne wiadomości. Ja ich nie upubliczniam ze względu właśnie na ciebie, rozumiesz? Ze względu na ciebie, mimo że cały czas bijasz mi nóż w plecy, ja się w to nie bawię. Ja wiem, jaką jestem osobą, na ile jestem silna. Przechodziłam też przez hejt i nie krzywdziłam, nie upokarzałam innych, żeby się swoją wartość podwyższyć. Tak jak ty to robisz. Jesteś bardziej zakłamana niż mówisz, że niby ja. No i znów to samo, jak zwykle. Próbujesz się wybielić, bierzesz ludzi na litość. Dzisiaj były łzy. Mam nadzieję, że następnym razem nie będzie nic innego. No, już niedługo jest walka na szczęście i mam nadzieję, że to po prostu koniec mi to, odetnę się od tego błota, bo... Ja już mam serdecznie dość słuchania. Nie wierzysz w te łzy po prostu, bo już mówisz to któryś raz. Mówiłam tak poprzednim razem, że bardzo chciałam uwierzyć i szczerze kibicowałabym jej. Przemiana naprawdę mówiłam, że trwała bardzo długo, jest bardzo ciężka. Każdy z nas przechodzi przemianę, szuka swojej nowej drogi, chce robić coś innego w życiu, chce wyjść spoza swojej strefy komfortu, a to nie jest łatwe. I kibicowałam jej z całego serca, ale coś mi mówiło, że... Mówiłam, że nie do końca w to wierzę i za chwileczkę patrzę wywiad. Nie, jeden nóż w plecy, drugi nóż w plecy. Później historia wymyślona, że ja ją po prostu zastraszam. Nie, ja, Nikola, tak bardzo się mnie boisz, że wymyślisz takie historie? Jak bardzo? Ty nie musisz ty się wysługujesz ludźmi, dziewczyno. Ale ja się wysługuję? Tak, wysługujesz się. Ja nie ewidentnie, mam pojęcia, ewidentnie się znasz z tym facetem. Ja dostałam milion takich wiadomości, filmików. No ale w dupie mam te milion wiadomości, ewidentnie znasz się z tym facetem. Nagrań, tak? Głosówek dostałam mnóstwo. Co ci ludzie z tobą zrobią? Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Ja zrobię w oktagonie roboty i tyle. That's it.